Szanowni Państwo, realizujemy kolejne mikroinwestycje na osiedlu Południe. Z inicjatywy radnego Krzysztofa Zuby zrealizowaliśmy wykonanie nowego chodnika przy ulicy Piotra Wysockiego. Koszt tych prac to 97 tysięcy złotych. Wykonawcą była firma Lidren ze Starachowic. Powierzchnia, którą utwardzono, to jest około 606 metrów kwadratowych. Natomiast w tej chwili trwają prace związane z budową nowego chodnika przy ulicy Joachima Lelewela i to również jest wniosek złożony przez radnego Krzysztofa Zubę w ramach budżetu obywatelskiego. No, budżet obywatelski to wspaniała sprawa, którą udaje się u nas po raz kolejny realizować w naszym najbliższym tutaj okręgu. W czteroletniej kadencji trwania budżetu udało się złożyć mnie 5 wniosków, z czego jeden był nieskuteczny, ale efekt też pozytywny, ponieważ zbudowano boisko przy szkole i gimnazjum. Cieszymy się, że ten chodnik powstał, choć on powinien już w zeszłym roku powstać. Niestety z tytułu tego, że nie było chętnych wykonawców, no musieli mieszkańcy czekać na jego realizację. No niemniej jednak dzisiaj mogę z radością patrzeć na wykonaną pracę, a przede wszystkim na to, że mieszkańcy będą mieli wreszcie w godziwych warunkach możliwość komunikowania się, ponieważ chodnik ten był naprawdę w bardzo złym stanie. Część mieszkańców pokonywała go chodząc po asfalcie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tle widzimy prace rozpoczęte przy ulicy Lelewela. Inwestycja realizowana jest z budżetu obywatelskiego 2018 roku. Będzie realizowana w częściach, ponieważ zbyt skromne środki na dany okręg w budżecie obywatelskim uniemożliwiły realizację całego chodnika jednorazowo. Dlatego w projekcie, który będzie realizowany w przyszłym roku, jest dokończenie tej inwestycji i wtedy już cały chodnik przy ulicy Lelewela będzie w takim samym stanie, a miejmy nadzieję, że może jeszcze i lepszy niż ten, który zrealizowany został z budżetu obywatelskiego roku 2017. Myślę, że firma, która jest wyłoniona, sprawnie i szybko wykona pracę i mieszkańcy będą już bez problemu mogli komunikować się w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.